Przeciętny Kowalski może się obawiać tego, że nawet z biegiem okoliczności, no, będzie siedział w samolocie koło kogoś, kto jest interesujący dla służb i wtedy przy tej identyfikacji zachowań, oni nagle myślą, on może coś wiedzieć ciekawego, prawda? No i zanim dojdą do wniosku, że ten Kowalski nic nie wie, to go przeciągają, ciągając na jakieś rozmowy. Może to być bardzo, bardzo być może to nieprzyjemne. No może ktoś być krewnym jakiegoś działacza i wykonując z nim kilka telefonów w Stępie Kilkudni, nagle wpadnie do tej siatki, że tak powiem, połączeń i nagle się okaże, że żeby sprawdzić, jakiego charakteru są te powiązania, to nagle zostanie objęty pełną inwigilacją. Dentysta, księgowy, no taki człowiek, który usługi świadczy takiej osobie. Nikt ci nie powie, kiedy będą cię podglądać. Sprzeciw się nadużyciom policji. Wejdź na podsłuchjaksiepatrzy.org.